Leo. Więc wracam do Was po dość długiej przerwie, spowodowanej głównie prywatnymi problemami i pierwszym rokiem na studiach. Tak, studia mnie trochę wciągnęły. Ale w każdym razie znowu tu jestem i mam zamiar nagrywać regularniej, wstawiać filmiki częściej. Bo jak zauważyłem po komentarzach, które nadal wstawiacie, mimo tego, że minęło trochę czasu od pojawienia się pierwszego filmiku, są kwestie, które Was bardziej interesują i o których chcielibyście usłyszeć. I właśnie czerpiąc z komentarzy, powstał pomysł na ten filmik. Ogólnie wcześniej zapowiadałam, że pojawi się filmik na temat dysforii u osób niebinarnych. Ogólnie plany się trochę zmieniły, pojawi się ten filmik, ale prawdopodobnie jako następny. Aktualnie, tak jak widać w tytule, na dole gdzieś tutaj, skupimy się na sposobach na spłaszczanie. Tak, czyli pogadamy o wszystkim, o wszystkich opcjach, jakie mają osoby transpłciowe, niebinarne i ogólnie jakkolwiek się tam określacie, na to, żeby się spłaszczyć. Bo jak wiadomo, nie każdemu pasuje to, że ma niektóre części ciała. Ale dobra, może przejdźmy już do rzeczy. Więc tak, z popularnych opcji na spłaszczanie się, ja kojarzę 3, może 4, z czego jedna jest dość niebezpieczna, ale to przejdziemy już do tego może potem. Skupmy się najpierw na pierwszej, najbardziej profesjonalnej opcji spłaszczania się, czyli na binderze. Wait. Ogólnie wygląda to jak top sportowy, żeby nie zabrzmieć zbyt dysforycznie jak stanik sportowy, bardziej jak top. Są dostępne wersje takie krótkie, sięgające gdzieś do połowy żeber, jak i też te dłuższe, zakrywające też cały brzuch. Tak więc możemy dobrać sobie, co nam właściwie pasuje. Ale ogólnie jak to działa, jak to nosić, z czym to się w ogóle je. Więc tak, zacznijmy od tego, że powinniśmy kupić dobry binder. Proszę, nie kupujcie binderów za 15 zł z AliExpress czy z Wisha. Naprawdę, wasze zdrowie nie jest tego warte. Po takim binderze możecie mieć masę problemów zdrowotnych, zniekształcone żebra, problemy z oddychaniem, więc serio, nie. Istnieją tańsze i zdrowsze metody, do których przejdziemy później. Ale teraz skupmy się na dobrych binderach, tak? Z tego, co kojarzę, są ze 2-3 dość popularne zagraniczne firmy. Postaram się podać linki w opisie, które produkują właśnie dobre bindery, dobrej jakości. No ale jak wiadomo, są zagraniczne, tak? Więc są też drogie i nie każdego na to stać. Ostatnio na rynku pojawiła się nowa polska firma. Do niej też postaram się podać linka w opisie. Z tego, co słyszałem od znajomych, bindery są jak najbardziej dobrej jakości i są zdecydowanie w bardziej przystępnej cenie jak na polski rynek, co daje im duży plus. Ale dobra, zdecydowaliśmy się już na binder. Więc co teraz? Trzeba wybrać stronkę, no wiadomo. I co? Wymiary. W komentarzu pod ostatnim filmikiem pojawiło się pytanie, jak się mierzyć do bindera. Nie jest to zbyt trudne, zwykle na każdej stronce jest specjalna tabelka, z której możecie sobie wyczytać, co potrzebujecie zmierzyć. Najczęściej jest to długość pomiędzy dwoma ramionami i obwód pod balastem, tak? Mniej więcej. Jeszcze trzecie, obwód tutaj na środku, przejeżdżacie miarką w najszerszym miejscu klatki piersiowej, tak? Więc mamy 3 wymiary. Ramiona, najszersze miejsce klatki piersiowej i pod nią. I to chyba tyle z wymiarów. Jeśli coś by było niejasne, no to zawsze możecie to znać w komentarzach. Plus, tak jak już mówiłem, na każdej stronce sprzedającej bindery jest taka tabelka. Plus, jeśli nie wiecie, nie jesteście pewni, nie wiem, wpadacie między S-kę a M-kę, między XL-kę a XXL-kę, zawsze możecie do nich napisać. Z tego co wiem, odpowiadają szybko. Plus, jeśli napiszecie,
Nie wiem, czy działa to na każdej z tych stronek, ale akurat z tej, co ja mam binder, kojarzę, że jeśli tam napiszecie, jeśli oni wam dobiorą rozmiar do waszych indywidualnych wymiarów i jeśli okaże się zły, to macie też darmowy zwrot i wymianę. Więc nie bójcie się tak, nie bójcie się pisać. Pisanie maili nie jest takie straszne, nie musicie dzwonić, bo wiem, że niektórzy mają z tym problemy. Wystarczy napisać maila, tak, ewentualnie wspomóc się tłumaczem czy jakimś anglojęzycznym kolegą, koleżanką, jeśli to nie jesteście w stanie tego sami napisać. I jesteście w stanie bez problemu nabyć binder nawet na indywidualne wymiary i nawet za granicę, tak? No ale też tak jak wspominałem, mamy teraz firmę z binderami w Polsce, więc może to będzie dać po prostu prostszą, szybszą, łatwiejszą opcją. No ale okej. Co jeszcze a propos binderów? Z ważnych informacji, nie nosimy ich dłużej niż 8 godzin. Naprawdę, nie róbcie sobie takiej krzywdy. Ja wiem, że wychodzicie rano, wracacie w nocy. Wiem, jak to wygląda, tak? Szkoła, zajęcia dodatkowe, studia, praca, wszystko. Ale no po prostu nie warto. Jeśli już musicie chodzić w nim dłużej, to róbcie sobie przerwy. Róbcie przerwy, zakładajcie luźniejszy t-shirt, bluzę, tak? I nie katujcie się w tym binderze. Bo po prostu to możecie na tym bardzo ucierpieć, tak? I okej. To chyba będzie wszystko na temat bindera. Przynajmniej na razie, więc bzium leci na bok i przechodzimy do kolejnej metody spłaszczenia. K-tape. Tak, w cudownym, mocno różowym kolorze, bo nie mogłem znaleźć mojego cielistego. W każdym razie, K-tape, taśma kinestezjologiczna, dostępna w chyba każdym sklepie sportowym, a nawet nie w sklepach sportowych. Czasami można złapać taśmę w Lidlu, w Biedronce, czy w innych popularnych sklepach, na różnych wyprzedażach, czy w specjalnych ofertach sprzedażowych, tak? No ale dobra, jak to działa i jak to ma nam pomóc? Zacznijmy od tego, że taki K-tape jest no, tańszą opcją niż binder, ale na krótszą metę, tak? Bo wiadomo, że jak będziemy kupować regularnie K-tape, to wyniesie nas to tyle co binder. Więc tak jak ceny binderów wahają się, no, od 100 zł z właśnie tego polskiego sklepu, co wspominałem, do chyba 200-300, tak w przeliczeniu ze stron właśnie zagranicznych. Zakładam, że są jakieś droższe, no ale podaję te, które ja znam, które są tak najpopularniejsze. Tak K-tape za jedną rolkę, żeby właśnie tutaj wam źle nie podać, no tak z kilkanaście złotych, na Allegro można dostać K-tape za 10-12 zł. Gdzie, gdy kupujecie ze 2-3 rolki, to nawet z przesyłką wam się opłaca, tak? Bo w sklepie sportowym jest dużo droższy, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, że w sklepie sportowym kosztuje 30 zł, a na Allegro można dostać za dychę 12 zł. Ten jest swoją drogą z Allegro i sprawdza mi się całkiem dobrze. No ale dobra, jak w ogóle to działa i na co należy uważać? Więc tu mam już przygotowane, akurat z cielistego K-tape'a, paski. Więc tak, z rolki K-tape'a obcinamy paski mniej więcej na długość taką, żeby starczyło nam od przodu klatki piersiowej do pleców. Ogólnie teraz będzie on trochę krótszy, bo jak wiadomo K-tape rozciąga się, czyli po przyklejeniu wydłuży nam się, tak? No ale okej, jak to działa, tak? Jak się tym spłaszczyć? Po prostu przyklejamy od przodu do tyłu, naciągając. I to chyba cała filozofia. Tylko tak, zaznaczę, K-tape sprawdza się najbardziej przy małych rozmiarach, czyli AA, A, ewentualnie B. Kojarzę może jakieś osoby, którym sprawdziły się przy większych, ale no wiadomo, to jest tylko taśma, tak? Więc nie oczekujmy też jakichś wielkich cudów. Ale myślę też, że warto spróbować tej opcji. Tylko tak, na początku wykonajcie test alergiczny, bo tak można mieć uczulenie na klej z K-tape'u. I kojarzę osoby, którym skóra... No, skóra po K-tape wyglądała bardzo źle, bo po prostu nie wiedziały o tym, tak? Więc warto wykonać sobie test alergiczny, sprawdzić, czy nie uczula nas klej z danego K-tape'a, bo kleje są różne, są hipoalergiczne, niehipoalergiczne. Z czym właśnie zaznaczam, że warto wybrać te hipoalergiczne, te akurat chyba są. No ale dobra, więc mamy już K-tape, jest dobry, tak? Umiemy go nakleić i teraz tak. Czy starczy nam po jednej stronie jeden pasek, czy może potrzebujemy dwóch czy trzech, to wszystko zależy od nas, tak? Tak przeciętnie myślę, że nakleja się od jednego do dwóch, bądź góra trzech pasków na jedną stronę.
Mi starcza na przykład jeden, tak? Dla ciebie może być wygodniej w dwóch czy trzech paskach. Wszystko zależy od osoby, tak? I też od rozmiaru. No i okej, okay, dobra. I ile teraz tak, ile można nosić taki K-tip? Nie musisz go zdejmować codziennie. Nawet osoby używające go w celach bardziej takich sportowo-rehabilitacyjnych nie zdejmują go codziennie. K-tip można nosić spokojnie parę dni, myślę, że 3 dni tak na spokojnie. Kojarzę osoby, które noszą z tydzień, no ale nie wiem, ja nie jestem przekonana do tej opcji, jak dla mnie 3 dni góra i wtedy no jak najbardziej okej. W każdym razie, więc mam taki K-tape przez 3 dni i możemy normalnie w nim się kąpać, tak, brać prysznic, nie ma problemu. Jeśli nam się zaczyna odklejać, no to wiadomo, że zmieniamy wcześniej. I teraz tak, co z odklejaniem? Najprościej pod prysznicem. Mimo, że prysznic i woda nie powinny go odkleić, to jeśli podważymy lekko jeden z końców, to woda powinna pomóc nam rozpuścić klej, tak, i odkleić plaster. I teraz tak, odklejanie K-tape'a może pozostawiać nam dość spore podrażnienia, dlatego robimy to delikatnie, powoli, nie bawimy się w oderwę to jak plaster, będzie szybko, bo możemy sobie po prostu oderwać kawałek skóry. Więc naprawdę, nie po prostu. I tak, z tego co kojarzę, niektórym pomaga oliwka bodajże dla dzieci, ponieważ jest śliska, tak i łatwiej wtedy jest to odkleić. Nie wiem, ja to zwykle robię w ogóle na sucho, nawet nie pod prysznicem, bo nie chce mi się. Ale no jak wiadomo, potem zostaje podrażniona skóra i przez jakiś czas też nie można używać tych tejpów, tak? Nie naklejajcie tejpów na podrażnioną skórę. Dajcie jej odpocząć. Tak jak mówiłem przy binderach i przy odpoczynku, włóżcie większy t-shirt, bluzę i dajcie skórze odpocząć, tak? Okej. Okay. To mamy już ze sobą K-tape. Teraz trzecia opcja, której nie mam. Dlaczego nie mam trzeciej opcji? A dlaczego jest w tytule? Bandaże. Naprawdę, bandaże i ta forma spłaszczenia jest tak popularna, a jednocześnie tak szkodliwa. Naprawdę, nie wiem po prostu jak się do tego odnieść, bo wiem, że bandaże są dostępne wszędzie. Są dostępne w każdej aptece, nawet nie w aptekach, są wszędzie. Szczególnie te elastyczne, tak? Dla was to brzmi pewnie, dla części z was brzmi to jak bardzo dobry pomysł, przecież to jest elastyczne, będę mógł w tym oddychać, będę spłaszczony, będzie super. Nie! Nie używajcie bandaży. Już lepiej właśnie zainwestować w K-tape, czy właśnie pozbierać sobie trochę pieniędzy i kupić binder, niż katować się bandażami. Bandaże nie są zdrowe. Bandaże mogą popsuć wam jakby wszystko w środku, zniekształcić żebra, co spowoduje problemy z oddychaniem, tak, zniekształci wam klatkę piersiową, nie, to nie jest fajne. I wiem, że część z was myśli, po co mi ładna klatka piersiowa, skoro takiej nienawidzę. Nie wiem, pomyśli o przyszłości, o jedynce, o mastektomii, o operacjach. No, chyba lepiej nie mieć zniekształconej klatki piersiowej, tak? Poza tym też kwestie czysto zdrowotne, już nawet niewizualne, tak? Zmiażdżone żebra, jak wiadomo, naciskają na wszystko w środku, co nie jest zdrowe. Więc zapomnijcie o bandażach, tak? Kupcie K-tape, ewentualnie pozbierajcie na binder, tak? Jeszcze dodam z tego, co kojarzę, jeśli rozejrzycie się po różnych właśnie stronach z binderami czy po różnych transowych stronkach, to nieraz organizują już na giveaway'e czy oferty specjalne i można taki binder wygrać, tak? Dostać za darmo. Z tego, co kojarzę, jakaś stronka właśnie rozdawała. Na jakiej stronce można było właśnie dostać binder, jeśli nie miał się środków, tak? Na zakup. Więc no, bandażu mówimy stanowczo nie, tak? Binder lub K-tape. I okej. Okay. W sumie to chyba wszystkie najbardziej popularne sposoby na spłaszczanie, bindowanie się. Ja jeszcze dodam od siebie, że zawsze można zrobić binder samemu, posiadając jakiekolwiek umiejętności. Może nie będzie tak profesjonalny, ale no zawsze to jakieś rozwiązanie na etap przejściowy. Mój jest już bardzo sfatygowany. Nawet nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje dobrze, ale jak go zrobiłem, to działał. Może nie tak jak profesjonalny binder, ale no dawał jakieś efekty, tak? Na tyle, żebym był usatysfakcjonowany. Na tyle, że jako pierwszy binder sprawdzał się po prostu. No dobra, ale jak robimy taki binder? Wystarczy, że weźmiecie jakiś rozciągliwy materiał,
najlepiej coś w stylu stroju kąpielowego, jak macie jednoczęściowy, tak? Wtedy obcinamy dół i zostaje nam taka koszulka. Albo coś sportowego, co jednocześnie dobrze oddycha, ale jest też rozciągliwe. Przynajmniej mi się taki materiał sprawdził. Ja mam akurat z jakiejś sportowej koszulki bodajże. I tak. Bierzemy sobie górę, tak? Jedyne, co musimy zrobić, to usztywnić sobie przód, czyli doszyć ze dwie, trzy warstwy. Tak jak mam jedną warstwę, doszywamy drugą, ewentualnie trzecią, tak? One się nakładają na siebie i wtedy automatycznie jak zakładamy, to wiadomo, że nas trochę spłaszcza. Jak mówiłam, nie ma tu efektu jakiegoś wow, ale mi starczy przez jakiś czas, więc myślę, że dobra rzecz na początek. Ja akurat mam bardzo nieprofesjonalnie uszyte to, bo robiłam to totalnie na szybko pod wpływem impulsu, ale tak jak mówiłam, jest koszulka i tutaj doszyta jedna warstwa i bodajże druga, tak, ale druga jest przyszyta, więc to. Dobra, i sprawdza się całkiem. Jeszcze pozostaje nam opcja noszenia zwykłego stanika sportowego, niektórzy nakładają jeden na drugi, ale no też pamiętajcie, że jak nakładacie jeden na drugi stanik sportowy, jeszcze o rozmiar mniejszy, bo pewnie część z was tak robi, no to też jednak to nie jest zdrowe dla ciała, tak? Wiadomo, że nie są to usztywniane materiały, tak? Nie jest to bardzo sztywne i też nie powinno to bardzo szkodzić, ale no też nie daje takiego dobrego efektu. Więc jeśli już zakładacie stanik sportowy, no dobra, faktycznie można wziąć rozmiar mniejszy, ale rozmiar mniejszy, a nie trzy rozmiary mniejszy, tak? Założyć na to luźniejszą koszulkę i bluzę i też jest okej, okay, tak? Ja w sumie w binderze, mimo że posiadam, chodzę może raz na miesiąc? Może dwa razy w miesiącu, jak mi się przypomni, że go posiadam i że chce mi się w nim dusić, tak? Przez parę godzin, to wtedy go może ubiorę. K-tape tak samo, raz, dwa razy w miesiącu. Najczęściej chodzę po prostu w staniku sportowym, topie sportowym, bo jest to dla mnie najwygodniejsze, tak? I po prostu, no najprostsze, tak? Wtedy ubieramy zwykle coś luźniejszego na wierzch i też jakby jest okej, okay, jak widać, nie? Ale dobra, to tak bardziej prywatnie moje. Więc tak, to chyba już koniec na dziś. Widzę, że zeszło mi 18 minut, pewnie jak to się sformatuje, zedytuje, to będzie krótszy. Ale no, tak jak mówiłam, to już wszystko. I tak, na koniec jeszcze dodam, że zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, zasubskrybujcie, chyba w ostatnim filmiku też miałam problem z tym słowem. Zasubskrybujcie, wyraźcie swoją opinię w komentarzach, możecie zadawać pytania, dawać pomysły na kolejne filmiki. I tak jak mówiłam, teraz będą już częściej, tak? Już trochę ogarnęłam się ze studiami tutaj, bo naprawdę pierwszy rok studencki to trochę zamieszanie i ogarnianie wszystkiego na nowo, tak? Bo jednak studia to nie liceum. Więc tak. No, ale dobra, mam nadzieję, że wam się podobało i że wrócicie na następny filmik. To cześć!